A i witam Państwa w kolejnym piątkowym przeglądzie prasy niemieckiej. Materiałów, co nie miara, ponieważ w Polsce kampania wyborcza był 1 września, była beatyfikacja e, świętej rodziny Ulmów z Markowej. No i wreszcie Niemcy również zauważyli film Zielona Granica. I o tym wszystkim będzie ten program. Zaczynamy jednak od polityki na najwyższym szczeblu. Otóż polscy. Ambasadorowie 1 września przedstawili swoim kolegom, ambasadorom niemieckim, żądania reparacji. Zobaczmy, jak to skomentowała niemiecka prasa. Polska wywiera presję. Polscy dyplomaci na całym świecie przedstawili swoim niemieckim odpowiednikom żądania reparacji. Tak zwane noty zawierały dobrze znane stanowisko prawicowo-nacjonalistycznego rządu PiS, który oczekuje od Niemiec reparacji wojennych. Wielu niemieckich ambasadorów potwierdziło, że otrzymali listy. Poinformowali też, że niektórzy polscy dyplomaci czuli się niekomfortowo przekazując te ustne informacje. Mamy na ten temat również komentarze czytelników. Przed odmową wypłaty reparacji Wehrmacht naprawdę siał spustoszenie w Polsce. Należy zapamiętać, że jeśli Ukraina upadnie, to Polska będzie między Rosją a Berlinem. Jeśli nie będziemy się dogadywać z Warszawą, Rosjanie mogą po prostu zostać przepuszczeni. Kadzyński, jakkolwiek by się nie pisał, jest, mówiąc najprościej, katolickim świrem. Nie dość, że chce cofnąć swój kraj do średniowiecza, to jeszcze chce, by za tę podróż zapłaciły Unia Europejska i Niemcy. Niech żyje król Jarosław, ale na własny koszt. A teraz echa w niemieckiej prasie wystąpienia Jacka Czoputowicza. To był minister spraw zagranicznych, który kwestionuje politykę swojego rządu. Proszę bardzo. Zdaniem byłego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza praworządność w Polsce jest o wiele gorsza niż na Węgrzech. Skrytykował w szczególności ordynację wyborczą i wykorzystanie referendum do rozstrzygania kwestii związanych z kampanią wyborczą. Pytania zadane Polakom dotyczą przyjmowania nielegalnych migrantów, rozbiórki muru na granicy z Białorusią, prywatyzacji majątku państwowego i podniesienia wieku emerytalnego. To plebiscyt polityczny. PiS niewiele dba o umysły Polaków. Skupia się jedynie na budowaniu wygodnej narracji politycznej i koncentrowaniu na kwestiach, któremu odpowiadają. Tutaj komentarz do wypowiedzi pana Czaputowicza, autorstwa posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby. A teraz kolejny. Temat naszej kampanii wyborczej już bezpośrednio. Co tam w Niemczech piszą na ten temat? Z Zeitung. Wybory w Polsce sztuczki prawicowej partii PiS. Prawicowo-nacjonalistyczna partia rządząca używa wątpliwych środków, by zwiększyć swoje szanse na wygraną w październikowych wyborach. Krytycy już nazywają głosowanie nieuczciwym. Bild Polska partia rządząca PiS, brudna kampania wyborcza z naszym kanclerzem. Kontrowersyjna reklama. Lider PiS Jarosław Kaczyński odrzuca rzekomy telefon od Olafa Scholza. Rzekoma rozmowa telefoniczna nawet nie istniała, została sfingowana na potrzeby spotu. Scholz chce zasugerować w Polsce ponowne podniesienie wieku emerytalnego, tak jak to miało miejsce za czasów byłego szefa rządu Donalda Tuska, arcyrywala. Kaczyńskiego, a Kaczyński odpowiada: Tu już nie ma Tuska, te czasy się skończyły. Otwarta kampania nienawiści, komentarz tygodnika Polityka, który mówi: To nie tylko skandal, ale po prostu zdrada polskiej racji stanu, że polski rząd, przede wszystkim szef rządu Mateusz Morawiecki i jego zastępcy Rosław Kaczyński, od lat prowadzą otwartą kampanię nienawiści wobec sąsiedniego państwa, a nawet państwa, które ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu i bezpieczeństwa w Polsce. Na podstawie depeszy agencyjnej, bo to jest ten tekst, również pojawił się materiał w szpiglu, ale troszkę pod innym tytułem. Zobaczmy. Antyniemiecki spot wyborczy w Polsce, lider PiS, porzuca telefon od kanclerza Scholza. Kuriozalna reklama wyborcza wywołuje dyskusję. Lider PiS kontaktuje się z kanclerzem, ale woli się rozłączyć. Odrzucenie zawiera oskarżenie, które nurtuje Polskę od dłuższego czasu. Ten sam materiał w Die Welt, proszę bardzo, tytuł. Lider PiS-Kaczyński atakuje Olafa Szolca i Donalda Tuska. Zbliżają się wybory parlamentarne w Polsce. Lider PiS wywołuje teraz poruszenie dziwacznym spotem wyborczym. No więc tyle na ten temat, pożartowaliśmy sobie, ale w szpiglu znalazłem tekst, z którego wynika, że od stycznia to w ogóle Niemcy nam zabiorą wszystkie fundusze Unii Europejskiej, jak będziemy tacy niegrzeczni. No proszę bardzo, zobaczmy. Polsce grozi utrata miliardów unijnej pomocy. Polska straci prawie całą pomoc strukturalną Unii Europejskiej na przełomie roku, jeśli prawicowo-konserwatywny rząd nie ustąpi w sporze o praworządność z Komisją Europejską. Co to będzie oznaczać dla Warszawy? O tym Markus Becker z Brukseli. No i dalej w tekście o demontażu rządu prawa, który będzie wkrótce drogo kosztować Polskę o komisję pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, która zablokowała wszystkie fundusze strukturalne dla Warszawy z budżetu na lata 2001-2027. No i oczywiście powodem jest na przykład nieprzestrzeganie karty praw podstawowych, które może doprowadzić też do zablokowania płatności z innych pól Unii Europejskiej, tym na rybo rybołówstwo, azyl, migrację, zarządzanie granicami i bezpieczeństwo wewnętrzne już od 1 stycznia. Całe tutaj kilka akapitów naprawdę długich na ten temat, to przejdźmy od razu do komentarzy. Celowo ignorują fakt, że suwerenne państwa zrzekają się części swojej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, przystępując do tej organizacji. Jeśli nie chcą tego robić, mogą po prostu wyjść. W przeciwnym razie muszą przestrzegać zasad. Nikt Polaków nie zmuszał do przystąpienia do Unii. Ale zanim Ukraina się stanie członkiem, minie trochę czasu, pomijając, że fundusze na odbudowę i tak będą musiały zostać zebrane. Alberich pisze: Ale Unia Europejska nie ma konstytucji i nikt nie mógł przewidzieć, do jakiego sojuszu przystępuje. Wyjście z Unii jest teoretycznie możliwe, ale praktycznie nie do pomyślenia dla państw strefy euro. Choć większość Polaków lubi Europę, to tak naprawdę bardziej mają na myśli NATO niż Unię Europejską. Przynajmniej ja mam takie osobiste wrażenie. Całkiem możliwe, że Polacy po prostu zignorują ostrzeżenia i sankcje Brukseli i oraz będą błagać o wsparcie Biały Dom, a Amerykanie to dla nich biznes to biznes. Każda pożyczka udzielona przez Stany Zjednoczone została spłacona co do centa. Stany Zjednoczone byłyby również jedynym krajem, któremu nowe Niemcy, RFN, zapłaciły reparacje. Polska, jak dotąd absorbuje większość ukraińskiego eksodusu, jest to warunek kontynuowania wojny, co zdecydowanie leży w narodowym interesie. Obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Niejaki Frodo pisze tak: Polska mogła się domyślać, do jakiego sojuszu przystąpiła, a zasady Unii Europejskiej się nie zmieniły. I Stany Zjednoczone nie były jedynym krajem, któremu Republika Federalna płaciła reparacje. E, reparacje były wypłacane, tylko konfiskowano majątek i demontowano dobra przemysłowej maszyny. Podobnie działo się w NRD. I Alberich, czy nie było czegoś na kształt planu Marszala dla RFN zamiast reparacji? Czy Polska i Grecja nie domagają się dziś od Niemiec reparacji, które nigdy nie zostały wypłacone? Czy oficjalnie Niemcy również nie uważają, przynajmniej z formalnym uzasadnieniem, że kwestia ta została rozstrzygnięta w układach 2+4 plus 4? Zwycięskie mocarstwa II wojny światowej ostatecznie rozstrzygnęły te kwestie. No i jeszcze jeden komentarz. Punkt Ladung pisze tak. Na początku brzmi to dobrze, że Unia Europejska zablokuje płatności dla Polski, jeśli Polska nie cofnie reformy sądownictwa. Polska musiała zapłacić około 5 miliardów 900 milionów euro składek w 2021 roku, ale otrzymała 18 miliardów i 800 milionów euro finansowania z Unii Europejskiej. Jeśli więc w przyszłości tylko kilka miliardów euro z prawie 20 dotacji nie zostanie wypłaconych, Polska po prostu przestanie również Płacić składki na rzecz Unii Europejskiej. Teraz zmiana tematu i dość trudnego. Państwo oczywiście wiecie, że w dniu, kiedy w Polsce odbywała się beatyfikacja rodziny Ulmów, w Niemczech prawie nikt o tym nie pisał, ale potem się pojawił tekst Gabrieli Lesser, która stara się jakoś tak to wytłumaczyć, żeby było zgodne z niemiecką narracją historyczną. Przypomnę w ogromnym. W skrócie, no rzeczywiście, naziści popełniali w Polsce, na terenach okupowanych straszne rzeczy z Żydami, ale była współpraca Polaków. No to zobaczmy, jak to wygląda. Radzenie sobie z epoką nazizmu w Polsce. Beatyfikacja polskiej rodziny, która pomagała żydowskim sąsiadom, i została zamordowana, została zawłaszczona przez partię rządzącą. Tekst autorstwa Gabriele Lesser. Łacińskie słowa kazania beatyfikacyjnego wygłoszonego przez kardynała Semeraro z Watykanu pewnie niewielu rozumiało. Wprawdzie prezydent Andrzej Duda i liczni politycy narodowo-populistycznej partii rządzącej przytakiwali od czasu do czasu, ale mogło to być wyrazem zadowolenia. Państwo i Kościół katolicki rzadko tak dobrze ze sobą współpracowały jak teraz. W czasie II wojny światowej małżeństwo Józefa i Wiktorii Ulmów próbowało uratować przed nazistowskimi prześladowaniami pięcioro żydowskich przyjaciół z oddalonego około 10 km łańcuta: 60-letniego Saula Goldmana, jego czterech synów: Barucha, Mechela, Joachima i Mojżesza, a także dwie córki i wnuczkę: sąsiada Haima Goldmana z markowej Golden Greenfeld i Le Diner z małą córeczką Reszlą, ale rodzinie się nie powiodło. Ponieważ Polak i hitlerowski kolaborant Włodzimierz Leś z Łańcuta zdradził odległą placówkę na końcu wsi. Nieco później niemieccy żandarmi Polowi, polscy policjanci, wymordowali wszystkich mieszkańców domu Ulmów. A więc mamy, jak to w niemieckim tekście, nazistów, Polaków, którzy pomagali, ale też Polaka, który wskazał tą, Kryjówkę gdzieś tam jest nazwisko również niemieckiego dowódcy tego patrolu, który potem po zamordowaniu rodziców kazał zastrzelić dzieci, żeby się nikt nie musiał z nimi męczyć, ale tego akurat szczegół pani leser nie wspomina. Cytuję natomiast szeroko Jana Grabowskiego, którego Państwu cytować nie trzeba, bo doskonale wiecie, jakie komentarze ten naukowiec, tutaj w cudzysłowie, może przekazywać. Wracamy do komentarzy. Ostatni akapit sprawia wrażenie, że proces kanonizacyjny to bułka z masłem. Tymczasem proces beatyfikacyjny trwa już dobre 20 lat. W 2022 męczeństwo rodziny Ulmów zostało potwierdzone przez Ojca Świętego Franciszka, po czym w 2023 nastąpiła beatyfikacja. A cuda, o którym pani wspomina, nie są warunkiem koniecznym do kanonizacji rodziny Ulmów, ponieważ są oni męczennikami. No, i nie ślimak pisze tak. Dziękuję za artykuł. Kościół katolicki w Polsce robi wszystko, aby pomóc pisowi i pisać historię na nowo. W tym historię kościoła, który podżegał przeciwko Żydom przed II wojną światową. Nawiasem mówiąc, w wielu przemówieniach, w których prezydent Duda i premier Morawiecki ozdabiali się odwagą i człowieczeństwem Ulmów, nigdy nie wspomniano o polskiej nazisowskiej kolaboracji. wszystko jest jak trzeba, jakoś. Niemieccy sąsiedzi wybrnęli z trudnego tematu, obarczając Polaków oczywiście odpowiedzialnością za Holokaust. Co za problem. Teraz kultura, a właściwie brak kultury albo kontrkultura, film Agnieszki Holland Zielona granica i mamy tytuł Die Welt, proszę bardzo. W konkursowym filmie Zielona granica Agnieszka Holland Pokazuje polską policję graniczną, która bijąc brutalnie przepycha grupę uchodźców przez granicę z Białorusią. Ostatnią osobę po prostu przerzucają przez płot z drutu kolczastego. No i tak dalej, i tak dalej. Film stara się sprawić wrażenie neutralnego, ale gorycz kapie z każdego zdjęcia. W końcu mówi się, że w ostatnich latach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej zginęły dziesiątki tysięcy Arabów i Afrykanów. Ale, Państwa, mamy również dowody, że niemieccy czytelnicy są mądrzejsi od niemieckich autorów. Zobaczmy, co w komentarzach. Stefan K. Potrzebujemy murów nie do przejścia, żeby żołnierze fortuny nie wpadali w ręce mafii przemytniczej w pierwszej kolejności i nie wyruszali w drogę do Europy. Trump i Australijczycy pokazali, że działa to z powodzeniem. Wynika to jednak edukacji, rządów prawa, efektywności gospodarczej w krajach pochodzenia. To nie są czary, ale niezbędny warunek humanitarnego świata. Robin Masters. Powinniśmy być wdzięczni Polskiej Straży Granicznej za wykonywanie tej ciężkiej, ale koniecznej pracy. Problemem nie jest Polska, a Łukaszenko i uchodźcy, którym obiecuje się coś fałszywego. Policja musi wziąć na siebie winę za trudne decyzje. Innymi słowy, to, czego Merkel nigdy nie zrobiła. Karol G. Holand to lewacka ekstremistka, która od lat ze ślepą nienawiścią zwalcza rząd PiS. Nikt nie powinien szukać prawdy w tym filmie. Czysta, lewacka, ekstremistyczna propaganda zwolenników nieograniczonej migracji. Stefan S. Ukraińcy walczą o wolność i demokrację, Arabowie tego nie robią, a my mamy ich po prostu znosić. A no i tak, proszę Państwa, niemieccy czytelnicy mądrzej się od niemieckich autorów. Coż w tym dziwnego? Kolejna porcja prasy niemieckiej już za tydzień.